Siemano, lecimy z następnym poradnikiem. I co dzisiaj zrobić? Szczerze to myślałem, zanim włączyłem to, żeby zrobić klubówkę, później myślałem, żeby wam pokazać może drill, a coś, nie wiem. Zróbmy może, pokażę, jak się robi muzykę klubową. Muzyka klubowa to tak tempo zazwyczaj, no tak myślę 120 to jest już bardzo wolno, tak 125 najlepiej zaczynać. I do 100, już tam 50 lecimy, 160 w zależności. Powiedzmy, techno, takie dobre techno, to tak 144 do 155. Poniżej to bym dał taki dobry electro house. I już w klimacie 120 do 130 to mamy deep house, tak bym powiedział. Dobra, zróbmy sobie coś na pograniczu 128. I tak, weźmy sobie jakieś stopy. To jest proste wszystko. W sensie nie komplikujemy, robimy proste po prostu rytmy. Stopa co cztery. Tutaj sobie co cztery wrzucam, później prawym myszy i wypełnij co cztery. Dobra, tutaj wiadomo, od razu rename, kick i dajemy kolorek. Powiedzmy, że od początku będziemy sobie segregować. Dalej, co, jak to mamy zawsze, to jest rytm disco. Takie sobie te klapy, a mam tutaj takie jeszcze. Z Unit Recordsa. Pamiętam, że tam chyba taki klap był. Niech będzie ten. Przechodzę prawym myszy, tutaj klikam na sampla, piano roll. I teraz zaznaczam sobie cały ten obszar lewym myszy, przytrzymuję Ctrl i naciskam klawisz B i kopiuję sobie. I równiutko skopiowane. No ale żebyśmy nie mieli na jednym patternie, to jest kick, to zróbmy teraz osobno klap. To robię sobie tak, że klikam tutaj sobie na ten zielony i teraz robię Ctrl-C, skopiowałem go. Teraz robię nowy pattern, robię clap i tutaj trzymając dalej mam Ctrl-V, jest wklejony. Scrollem myszy wracam tam, Ctrl-X wycinam i mam clap. Dobra, klapa dajmy sobie kolor, change color, dajmy na to jakiś taki. Dobra. No ale trochę wyściszmy. Dobra. Co my tu mamy dalej? Jakieś hi-haty zazwyczaj wchodzą. A hi-haty weźmy może od samplków od mojego ziomeczka. Weźmy sobie tutaj na przykład closed hi-hat. A niech będzie ten. Najwyżej sobie zmienimy. Hi-haty tradycyjnie lecą co pół. Co pół czego? Nie wiem czego. Dobra, mamy zrobione hi-hety. Dajmy im change color. Tutaj możesz kliknąć w lewym rogu. Później change color. Wrzućmy sobie pomarańczowy. I mamy coś takiego. Dobra, podstawowy, klasyczny rytmik. Teraz przydałoby się wrzucić jakiś basik. No to weźmy sobie basik, wrzućmy. Weźmy sobie deep house, jakieś basiki.
Albo weźmy sobie taki klasyczny rytm, żebym nie tracił czasu. Weźmy sobie może na D. Kontrol i strzałka w dół i nam przenosi w dół. Weźmy sobie taki klasyczny. I teraz jak sobie to zaznaczyłem, mogę tak tutaj zrobić coś takiego, że tu zaznaczam i robię Ctrl B i sobie wracam. A mogę zrobić coś takiego, że zaznaczam to sobie, przytrzymuję lewy shift i lewym teraz klawisz, lewym myszy przeciągam od razu i od razu skopiowane. Czyli przytrzymuję shift, naciskam i przeciągam. I przeciągam. Ctrl A, zaznaczam wszystko, Ctrl i strzałka w dół, leci w dół. A teraz mogę sobie wszystko zaznaczyć. Tak, a powiedzmy, że później sobie to podniesiemy. Nie wiem o ile. Załóżmy, że chcesz, żeby wszystko było w dobrej skali, żeby było zagrane tak samo. Czyli, że jak grasz z D, no to nie możesz na przykład następnego akordu zagrać, nie wiem, wymyślam teraz z F, nie? Więc robisz coś takiego, żeby zobaczyć tą siatkę, bo masz coś takiego jak białe pola i czarne pola. Tutaj widzisz. Białe pola wyznaczają, że tutaj jak coś zagrasz, to będzie w twojej skali. Jeżeli dasz na czarny, no to jest poza skalą. I teraz jak ustawiać sobie skalę? Bierzesz sobie tutaj tą strzałeczkę i później helpers. Wyskakuje helpers i później scale, scale, scale highlighting, czyli podświetl skalę. I sobie wybierasz. Załóżmy, że ja mam ochotę zagrać z D. No to klikam sobie na D, pyk. No i teraz gramy z D. I zobacz, ja ustawiłem tu na F. I widz, co mi pokazuje, jest na czarnym. Nie mogę. No to muszę albo na dół, albo do góry, nie? Będziemy kombinować. Dobra, nie za dużo. No ale ten basik jest taki, bo jest. Weźmy sobie może z tego house'u coś. Dobra, mamy zrobione coś takiego. Można się jeszcze pobawić drumsami, nie? Można jeszcze drumsami się coś pobawić. Chociaż powiem tak, że zauważyłem, jak słucham house'ów i klubówek. Na przykład, jeżeli chodzi o melodię, tam jest czasami tylko jedna melodia, albo prawie w ogóle nie ma melodii. Leci zazwyczaj tylko jakiś sample wokalny. Więc to jest też takie, wiecie, no bardzo minimalistyczne, nie? No, dobra. Drum loopsy, no zobaczmy loopsy jakieś może. Żeby wam pokazać, co można podkładać. Dobra, ten pierwszy mi się od razu spodobał. To od razu pokażę, jak można, co można zrobić. Załóżmy, że masz loopa, który jest w tempie 120, tak jak tutaj, a ja mam nutę w 128, no jest niedocięty. Łapię sobie tego loopa, daję mu na stretch i przeciągam, przytrzymuję lewy alt i łapię za końcówkę. I lewym altem i myszką przesuwam. Przeciągnięte. Teraz klikam na niego, byle ile, mogę tak, mogę tak, mogę tak. Ważne, żeby coś tu zmienić w pitchu i później prawym myszy reset. I o. Teraz sobie ściszmy. Dobra, ale za wysoko jest. Dajmy tak o 300 w dół. Może 200. W tle z nich sobie gra, bardzo go ściszam. Ale może, żeby nie lupować, to może sami coś zagramy. Też jest to opcja.
Albo dołóżmy rajda. To nadal ride, jak to wiesz, jechać. Czyli tak jakbyś bardziej taki bounce bujał się, może tak bym to nazwał. Dobra, dajmy na razie tego. Zarzucamy nowy pattern, ride, wrzucamy rajda. Dajemy rajda co 4, tak jakby był na kiku. Tutaj sobie wydłużamy, później prawym myszy na niego, wypełni co 4, ściszamy trochę i wrzucamy rajda. I mamy takie coś teraz. Bez rajda. Z rajdem. Dajmy rajdowi coś takiego jak feed. Czyli jak masz tutaj śrubeczkę, to tutaj podkręcasz fida, żeby on tak się rozprzestrzenił trochę. Dobra. Można sobie pododawać jakieś perki. O, shakery są fajne. Można podbić trochę hi-hata shakerem. Przechodzimy prawym piano roll, zaznaczamy i znowu Ctrl B wklejone. Załóżmy, że mam tutaj te dwa, chcę je rozbić na osobne paterny. Klikam tutaj strzałeczkę, split by channel i pach, rozbiło na drugi. Mamy shakera, a ride został sam. Nie zapisuję projektu, kurde, no dobra. Powiedzmy, że coś może się przydać z niego, zapiszmy. Może wam wyślę sample albo coś. Klubówka, poradnik. Dobra, a w sumie niech to sobie będzie. Dobra. I teraz tak. Co my tu jeszcze możemy dodać? Powiem ci, że nie ma też co przesadzać ogólnie. Najlepiej to trzymać minimalistyczne wszystko. Minimalistycznie, jak najmniej. Dobrze dobrać dźwięki i nimi się bawić, ale powiedzmy na. Powiedzmy, że wykorzystamy coś jeszcze. Ciszmy to może. No. Muszę sobie zobaczyć, jak leciała nasza. O, tutaj mamy też, widzicie, melo typu bas. Zmienimy sobie na bas, wklejamy bas, wracamy tam, gdzie był bas, Ctrl i X i basu już tam nie ma. I teraz bas muszę wkleić. Dobra. Na razie sobie to skopiuję, ten basik. Albo może zamiast kopiować basik, jak chcę pamiętać, w jakich tutaj grałem skalach, że to było D, później było G, później było F. To sobie robię coś takiego, że na chwilę ułożę sobie tą melodię,
ale tutaj pod basem, na tym samym paternie, żebym widział, co się dzieje. O, i teraz mam podświetlony, gdzie był bas grany, no i dzięki temu sobie mogę wlecieć ja też tutaj. Coś mi tu się skleja niepotrzebnie. A, dobra, bo ja na shakeru wcześniej. Na shakerze grałem to. Muszę usunąć to, bo na shakerze było. Dobra, ja się zastanawiam, co tak się skleja. O co chodzi? Dobra. To sobie przenoszę na dół. Ale tutaj prawdopodobnie, jako że jest na czarnym, może nie siąść. Podnieśmy to do góry o jeden. I zobacz, wszystko jest w białych liniach, czyli jest w tej skali, którą wyznaczyłem. No, jeszcze ta końcówka. Widzisz, tak to jest, jak nie umiesz, nie znasz teorii muzyki. Możemy jeszcze jakoś to nasycić. Dobra, powiedzmy, że jeszcze możemy wrzucić jakiś szybki pad. Załóżmy, że z Melodic Progressi wpady jakieś wrzućmy. Juno, co to jest?
No i teraz wrzućmy sobie jakiegoś pada. Nawet nie, jakby on sobie grał po całości, to też byłoby spoko. I zaraz pokażę, co z takim padem można fajnego zrobić, żeby on fajnego efektu uzyskał. Dobra, na razie rozbijmy ten bas, robimy split by channel, czyli nam rozbiło, zobacz, rozbiło je, one są osobno teraz. Mogłem je usunąć i stąd przenieść, a mogę je po prostu tak o zrobić, nie? Dobra, no już nie będę się bawił teraz w te kolorki, to wszystko, ale chcę ci pokazać bas. Patrz, i na bas wrzucasz coś takiego. Dajesz go na mikser, jest na mikserze. I teraz wrzucasz podstawową wtyczkę, która jest w FL-u, która się nazywa Gross Beat. Jeżeli nie masz wtyczek, to klikasz u góry na samej górze More Plugins i tam wpisujesz Gross. Gross Beat się włączył. Teraz dajemy presets, wrzucamy pattern i na patternach mamy sidechain. I za co się teraz dzieje? Momencik. Bo ja wrzuciłem nie to, co trzeba. Tutaj, to jest nasz pad. Dobra, bez Grossbita, na razie go wyciszam. I teraz z. Czyli jeszcze raz, mamy sidechain. Może najpierw zmieńmy to i wrzućmy jeszcze raz patterns, sidechain. I na ten skośny tutaj punkcik daję prawy myszy. Klikam raz, 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 raz. Jeżeli za mocno buja, podnoszę trochę do góry. Na piąteczkę załóżmy. I na piąteczce teraz, jak to buja. Mogę się pobawić tutaj tym envelope'em. Bez. Z. Jest też taka fajna wtyczka, która nazywa się Kickstart. Na razie rozbita wyłączy, zobacz jak na Kickstarcie to leci. O 40 bpm-ów ma sample wokalny, więc go muszę wyrównać równiutko do siateczki, tak? Mam cztery takty, równiutko, daję tak, pitch, zmniejszam, reset. Na jakiś efekt klikam tutaj na track i w związku z tym, że kliknąłem na track, mój sample wokalny jest od razu przypisany do miksera na pozycji 3. Wrzucam tutaj jakiś reverb. Może jeszcze na lewą, prawą słuchawkę, czyli żeby bujało lewa, prawa, pancake, darmowa wtyczka.
No i teraz tylko to zaaranżować, czyli rozłożyć i masz zrobioną całą piosenkę. Więcej nie trzeba. A jakby ktoś się pytał, czemu w czapce, dopiero rozpaliłem w piecu, więc jest niska temperatura. No i tyle. Dobra, dzięki za kolejne oglądanie i lecimy. Może coś więcej będzie. Yo.